Niektóre współczesne poglądy na objawienie. Wszystkie współczesne poglądy na objawienie szczególne posiadają pewne cechy wspólne. W swej orientacji są one subiektywne, co znaczy, że objawienie zależy od stopnia, w jakim przejawia się ono w przeżyciu danej osoby, danej jednostki lub od stopnia, w jakim interpretujący zdoła zrozumieć jej przeżycia. Oraz, nie mając obiektywnego kryterium, poglądy te są niestabilne. Jest to zrozumiałe, skoro zrozumienie objawienia zależy od koncepcji interpretatora. A także, po trzecie, ze względu na te dwa pierwsze powody, współczesne poglądy na objawienie nazwać by można subchrześcijańskimi. Wynoszą one bowiem rozum ludzki ponad materiał objawiony przez Boga. I pierwszy z takich poglądów, objawienie jako działanie Boga, pogląd ten utrzymuje, że objawienie składa się z pełnych mocy czynów Boga w historii. Oczywiście jest w tym prawda. Bóg rzeczywiście objawiał siebie poprzez osadzone w historii dzieła. Konserwatyści wierzą, że te dzieła faktycznie miały miejsce, a w niektórych przypadkach miały charakter cudu lub znaku. I tutaj teolodzy liberalni zaprzeczają historycznej prawdzie działania Boga, jednakże zarówno konserwatyści, jak i liberałowie interpretację Bożego działania pozostawiają geniuszowi interpretatora. Ci, którzy zaprzeczają jego historycznej realności, twierdzą, że mimo wszystko były to czyny Boga i miały szczególne znaczenie, przypisane im przez interpretatora. Czyżby więc objawienie znaczyło niewiele więcej niż operacja logiczna w umyśle interpretatora? Drugie podejście, objawienie jako osobiste spotkanie. Ta szkoła opinii, ta szkoła myślenia twierdzi, że objawienie to nie przekaz informacji, lecz spotkanie osoby z osobą. Dlatego Bóg może być poznany tylko jako podmiot, nigdy jako przedmiot objawienia. To ostatnie bowiem zmuszałoby nas do formułowania określonych twierdzeń o nim. Objawienie nie dostarcza nam informacji o Bogu według tego poglądu, tak twierdzi ta omawiana szkoła, ale daje sposobność osobistego spotkania się z Bogiem. Lecz przecież objawienie o Bogu, czyli twierdzenia o Jego istocie, idzie w parze z objawieniami się Boga, to znaczy ze spotkaniem się z Nim. Fakty mają zasadnicze znaczenie dla spotkania. Trzeba powiedzieć, że objawienie jako spotkanie odcina w pewnym stopniu objawienie od historii i z pewnością opiera się na egzystencjalnych podstawach. Przykład, samo objawienie się Boga w Biblii to raczej objawienie osoby niż objawienie dotyczących jej faktów. Znaczy to, że ostatecznie objawienie tkwi raczej w relacji, w konfrontacji, a nie w przekazie faktów. Tak twierdził na przykład Mull w artykule albo publikacji o nazwie Revelation: The Interpreter's Dictionary of the Bible, publikowane w 1976 roku. Pogląd tradycyjny zakłada, że objawienie i Biblia są z sobą nierozerwalnie związane. Poglądy współczesne dokonały wyłomu pomiędzy Biblią a objawieniem. Przyniosło to niszczące, destrukcyjne rezultaty. Obecnie objawienia można szukać nie tylko w Biblii według tych ludzi, lecz także według tych ludzi można poszukiwać w potężnych dziełach Boga oraz, zdaniem tych ludzi, w osobistym spotkaniu. egzystencjalne przeżycie zastąpiło obiektywną prawdę spisanego Słowa Bożego. Więc podsumując, objawienie szczególne, to znaczy takie, jakie znajdujemy w Biblii, jest Bożym poselstwem dla świata. Problem natchnienia dotyczy sposobów, dzięki którym Bóg spowodował zapisanie jego treści w Piśmie Świętym. Nieomylność stawia pytanie o dokładność tego zapisu. Te sprawy są bardzo istotne i dlatego musimy na nich skupiać swoją uwagę, choć oczywiście nie jedynie na tym.